Najgorszy dzień w moim życiu. Jak ja nienawidzę tej roboty. I tego szefa. Ach, znowu w życiu mi nie wyszło. Ja nie mogę. Całą kasę przepuściłem na giełdzie. Jak ja mogę postawić na tą spółkę? Znów to samo. Trzeci raz piszę te egzaminu i trzeci raz go nie zdałam. To co, będzie warunek? Co za matoły? Idę sobie, wychodzę normalnie na ścieżkę i jak zawsze nie ucznie żona. Idę, no normalnie idę i jak nagle wywinąłem na kolana. I sami popatrzcie. No proszę, ale strasznie to. Polski grajku. O! O, a tej co znowu? Nawet nie pytajcie, już więcej z nim nie pójdę. O, rzucił cię? Nie umył się? Hej, daj spokój! Pocieszaj ją, proszę, bo ja nie mam cierpliwości do kobiet. Te baby. Cię co? Nie wiem, jak wy. Ja bym coś oglądał. Ale jaką mylę? Tylko głupią. Właśnie. Ja mam tylko głupie. Aaa, no to kto jest za? To jest przeciw, kto się wstrzymał, nie widzę. I co? Zapuszczam, nie? Super. Tylko weź kart, w końcu. Weź kart. Dwie godziny później. Nawet mi nie mów, jak sobie przypomnę, że jutro o 8 rano znowu odejdziemy. I to otwórz. Otwórz. Kolano, Tomek, otwórz. Boguś, mówisz otwórz. Tak, oczywiście. Wszystko ja. Śmierdzące leniuchy. A, od razu śmierdzące. Ja ciekawe, kto to od tej pory, nie? Dobra, już lepiej. Hej, yo! Co ty tam niesiesz? Wiesz co, chyba Świadkowie Jehowy, czy jesteś, popatrz, znaki czasu. Nie, czekaj, czekaj. Znaki czasu? Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Nie wiem. Znacie to? Nie. O, pierwszy słyszę. No. A, wiem co to jest. To pewnie jedna z tych wielu sekt. Już dawno to przerabiali. Znaki czasu. Ale wydane? Całkiem? No. Nie. No, taki gruby papier, no. Ciekawe, skąd mają na to pieniądze. Nie. Pewnie z naszych podatków. No i pewnie. Złodzieje. O, a ty proszę czytaj. Zawsze się radujcie. A ty wiesz, co to znaczy w ogóle? To czytać umie, ale nie rozumie. Tak, radujcie się zawsze. Zawsze się radujcie. No, takie rzeczy tylko weżę. Bogusia, zobacz, co tu jest napisane. O, zapraszają nas na nabożeństwo. Proszę bardzo, sobota, ulica Lubelska 25. Niedaleko. Chyba tam koło kleparza, nie? Kleparza. Sobota 9:30. Wiecie co? Mam pomysł. Pójdźmy tam i sprawdźmy, czy oni faktycznie umieją się radować, tak jak napisali. Dobra. Zobaczymy, czy tak
faktycznie zawsze się radują. Póki co nie wiem jak wy, ja idę spać. Dobranoc! Dobranoc. No to na razie. Co? Na razie. Wiesz, jak ciężko pracowałem w tym przez ten ostatni rok i spraw, by to nie Michał dostał ten awans, albo żebym to ja go dostał. Może mi się uda powiedzieć coś o Jezusie? Przecież właśnie takich osób potrzeba u nas w kościele. Z przyjemnością.